Witam wszystkich graczy bardzo serdecznie, z tej strony Trafik. Tym razem zapraszam Was do unboxingu i krótkiej recenzji klawiatury SteelSeries Apex RAV. Zapraszam Was do wideo recenzji. A więc przystępuję do unboxingu klawiatury SteelSeries Apex RAV. Jest to na dosyć dużym pudełku, dosyć solidnym, które uchroni ją w transporcie przed jakimiś uszkodzeniami. Na pewno. Tu z tej strony otwarte. Wyciągamy klawiaturę z pudełeczka. Jest to stosunkowo duża klawiatura. Oczywiście na pudełku są wszystkie informacje marketingowe i dotyczące specyfikacji. Najważniejsze cechy tej klawiatury, czyli to, że klawiatura ma niski skok przycisków, że jest bardzo ładne podświetlanie i że klawisze Mac przykładowo są troszeczkę wyższe, wyższe niż inne przyciski. Dobrze. Wciągamy klawiaturę z opakowania. Jak wszystkie produkty z tej serii, jest tak samo i ona jest dosyć dobrze zapakowana. Jest klawiatura, jest przewód. Są oczywiście ulotki plus naklejka. Tutaj są, widzę, że jakieś dodatkowe chyba stopki. Tak, no, które... to zaraz przejdziemy do tego. Czy coś więcej tutaj jest? Nie. W samym pudełku oprócz klawiatury nic więcej już nie widzę. Także odkładam pudełko. I po wyjęciu z pudełka klawiatura z tej serii z Apex RAV. Wygląda tak, jak widzicie. Oprócz samej klawiatury, tak jak już mówiłem wcześniej, jest instrukcja z naklejką, którą możemy sobie gdzieś tam przylepić. I tak jak mówiłem, są tutaj dodatkowe nóżki, które możemy zainstalować. Tutaj nawet są specjalnie takie wypustki, dzięki którym możemy wyciągnąć tą stopkę poprzednią i założyć tą nową. Te nowe są po prostu wyższe, co pomoże nam podwyższyć trochę poziom klawiatury, ponieważ Apex RAV nie posiada takich typowych wyciąganych nóżek, które podwyższają poziom klawiatury. Teraz podłączę klawiaturę i zobaczymy, jak wygląda ona podświetlona. Bo tak klawiatura wygląda bez podświetlenia. Także podłączamy klawiaturę. A więc Apex RAV jest już podłączony. Włączyłem w tym momencie maksymalnie, jak się da, maksymalny poziom podświetlenia. Ustawiamy to z klawiatury. Specjalnym skrótem klawiszowym przy pomocy przycisku funkcyjnego SteelSeries Plus. Tutaj mamy do podświetlania, czyli teraz jest maksymalnie i teraz wyłączam podświetlanie, tak żeby było wyłączone. Za mną jest dosyć mocne źródło światła, więc być może ten efekt jest troszeczkę zepsuty, ale klawiatura, uwierzcie mi, dosyć dobrze jest podświetlona. Teraz z powrotem ją podświetliłem, czyli widać, że to działa. Dosyć dobrze podświetlane jest logo SteelSeries oprócz tego. A same klawisze są podświetlane chyba oddzielnie każdy. Nie tak jak w tych tańszych klawiaturach, że podświetlana jest tutaj ta cała płyta z przyciskami, co daje taki efekt, jakby, no nie wiem, że cała klawiatura jest faktycznie podświetlona, a nie przyciski, co moim zdaniem jest takie dosyć niefajne. Tutaj te przyciski są podświetlone dosyć dobrze, nie ma się do czego doczepić. Ale przejdźmy teraz do samej klawiatury. Jest ona stosunkowo duża, więc bierzcie to pod uwagę, gdy będziecie rozpatrywać zakup tego produktu, bo trzeba troszeczkę miejsca na biurku przyszykować. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że jest to klawiatura dosyć niskoprofilowa. Bardzo fajnie leży na biurku, jest ciężka. Te gumowe nóżki, które są pod spodem, bardzo dobrze ją trzymają. Wyróżnia się oczywiście ta potężna spacja tutaj, więc powiedzmy, załóżmy, że gram w coś, no to jest ona stabilna, nie rusza się lewo, prawo, jest dosyć stabilna.
A co do przycisków, nie są to oczywiście przyciski mechaniczne, ale powiem Wam, że pracują no, bardzo fajnie. Jak ktoś lubi niski skok przycisków, ale nie taki niski jak w laptopach, tylko taki pośredni, no to właśnie to jest wybór dla niego, ponieważ te przyciski chodzą tutaj właśnie tak mniej więcej o połowę więcej niż w laptopie, ale nie tak jak w normalnej klawiaturze typowej biurkowej. No, SteelSeries sobie podkreśla, że właśnie dzięki temu niskiemu profilowi przycisków reakcja na przyciśnięcie jest dużo szybsza. Przyciski są dosyć dobrze zamontowane, nie bujają się lewo, prawo, sprawiają wrażenie dosyć dobrze zamontowanych. Po lewej oczywiście znajdują się przyciski do profili i do makr. Z tego co przeczytałem, klawiatura pozwala naprawdę dzięki oprogramowaniu na skonfigurowanie bardzo dużej ilości makr, profilów i innych bajerów. No i cóż, nic więcej chyba tutaj nie mogę dodać. Fajnym bajerem jeszcze tutaj są dodatkowe dwa przyciski, które nie spotkamy raczej w innych klawiaturach. Czyli powiedzmy tak jak mamy tutaj strzałki, to normalnie są te strzałki lewo, prawo, góra, dół. To tutaj jeszcze dodatkowo są strzałki, które odpowiadają za ukos w górę, ukos lewo, góra, ukos prawo, góra. Te dwa przyciski. Oczywiście klawiaturę do testów, jak zawsze, dostarczył nam sklep internetowy procpu.pl. Także dziękuję Wam za czas i zapraszam do kolejnej wideorecenzji. Trzymajcie się, na razie.